Witam serdecznie. Zaczynamy remont kapitalny całego domu. Wszędzie będą zbijane tynki, wyrównywane ściany, wybijane futryny, podłogi zrywane, wylewka robiona wszędzie, wstawione nowe okna. Wszystko od A do Z, od podstaw. Także trochę pracy jest. Góra jeszcze jest do wyremontowania. Piwnica, zmiana konstrukcji dachu. Woda, ogrzewania podłogowe wszędzie będą. No i biorę się tu powoli za to wynoszenie. Czekam tylko, żeby zabrali mi meble i będę mógł się grubo brać za zrywanie podłóg, za wynoszenie wszystkiego, wycinanie tych kaloryferów, zbijanie płytek w łazience, zrywanie tej boazerii całej. Tutaj wszędzie będą podłogówki, będą cztery sekcje, będzie jedna na salon, druga będzie na kuchnię, trzecia na łazienkę i czwarta na korytarz. Skrzynkę gdzieś umiejscowimy tutaj w kuchni. Będzie ukryta pod meblami. Rozdzielnie całą. Piec jest w piwnicy, także wszystko tam będzie też przerabiane. Będzie montowany hydrofor. Także się u nas trochę pada. Przyszła burza. No to dobrze, powietrze się trochę zmieni. Także ja działam, jakby coś się zmieniło, to się odezwę. A pracy jest sporo. Myślę, że z miesiąc czasu spokojnie na to zejdzie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Meble już mam odsunięte od ściany. Trochę wilgoci z nimi było. No ale są przygotowane do zabrania. Ta osoba, która ma zabrać, musi je zabrać do jutra, do południa. Inaczej już to był drugi pan, który jest z nimi zainteresowany, żeby to zabrać. Żeby mi to nie przeszkadzało, żebym mógł zacząć zrywać podłogi. No i co? Następny krok to będzie właśnie zrywanie podłóg. Wycinanie całego ogrzewania, gdyż nie będzie tutaj kaloryferów. Będą wszędzie ogrzewania podłogowe. Będę robił wszystko sam. Będę się starał jak najwięcej wykonać sam, żeby jak najwięcej zaoszczędzić. Do niektórych prac będę musiał kogoś wziąć, tak jak te wylewki czy te posadzki półsuche. Tutaj mam takiego znajomego, kto się tym zajmuje. On to ogarnie, a ja będę mógł się skupić na przeróbce prądu, przeróbce wody, przeróbce ogrzewania. Oczywiście pod posadzki wszystko mu przygotuję, zerwę podłogi, wyłożę styropianem, wysypię na równo piaskiem, wyłożę styropianem, położę folię, położę rurki wszędzie tak jak chcę. Muszę jeszcze rozplanować, gdzie dać tą skrzynkę. Mam nadzieję, że dam ją w kuchni gdzieś, tak żeby ją schować. Tą rozdzielnię całą do podłogówek na te cztery sekcje. No i tak, będziecie mogli śledzić, jak to wszystko wygląda, jak idą postępy prac, bo jest tu trochę tej pracy. Chcę to doprowadzić do stanu idealnego, ale żeby to doprowadzić do stanu idealnego, trzeba włożyć to w dużo pracy. No ale własnymi siłami będę próbował zrobić jak najwięcej. Może będziecie mogli komentować, pisać, czy robię coś źle, czy robię coś dobrze. Będziecie mogli wyrazić swoje zdanie na ten temat. Także pójdzie tylko do specyfików ściany, tych preparatów. Będzie to coś na wzór tego nowego serialu na YouTubie. Wyremontowanie domu 120 metrów za 50 tysięcy. No to tutaj jest jakieś 70 metrów. I zobaczymy, ile wyjdzie tu finansowo. Z hydrauliką, z prądem, z wymianą okien. Chociaż nie wiem, czy wszystkie okna będę wymieniał, bo te okna są w miarę nowe. Na pewno będzie tutaj wybite okno tarasowe. Drzwi tarasowe. Będzie tam zrobiony mały taras.
Także będziecie mogli śledzić postępy. No dobrze, także będę Was informował wszystkim na bieżąco. Dzisiaj to już chyba będzie koniec prac, bo zanim te meble nie wyjadą, to nie mogę zacząć zrywać podłóg. A już bym chciał to zrobić, muszę pozakręcać wodę. Muszę się dostać do zaworu głównego, gdzie woda jest wyprowadzona. I bo ten zawór jest gdzieś tutaj, w tej ścianie. Bo tu jest woda z samociśnienia z gór. I będę musiał zrobić zbiornik zbiorczy w piwnicy. Piwnicę też Wam pokażę w następnym filmie. Tam będzie zamontowany zbiornik zbiorczy, tam będzie zamontowany hydrofor, który będzie robił ciśnienie na rurach. Dlatego te rury wszystkie muszę powymieniać, wodne i kanalizacyjne i wszystko, wszystko, żeby to wszystko dało radę przy tym ciśnieniu, co będzie. Futryny będą wyrywane, progów nie będzie, będą podłogi na równo. I prawdopodobnie, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, ale prawdopodobnie w tym rogu tu będzie wejście na górę. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Bo jest jeszcze inny plan, ale to się wyjaśni i rozwinie sytuacja w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że w najbliższym tygodniu. Bo plan jest powiększenia tego domu o drugą połowę, która jest za ścianą. No ale zobaczymy. Tu nie będzie wyjścia na górę. Tutaj będzie ściana. I tutaj będzie, jak to nazwać, no taki schowek na słoiki, na ziemniaki. Będzie to zamknięte, żeby tutaj nie było nic widać. Taka spiżarka. Chciałem zrobić właśnie wejście tutaj z kuchni, do tej spiżarki tutaj właśnie, ale ta ściana ma grubości dobre pół metra. Także nie będę tutaj kombinował, tym bardziej, że tutaj jest komin. Dlatego zrobimy to tutaj, zrobimy ładną ścianę, zabudujemy. Wszystko tak jak powinno być, góra będzie zamknięta, tutaj nie będzie tych schodów. Oświetlimy to ładnie, wyrównamy, tu też będzie grzana podłoga, oprócz tej spiżarki, bo w spiżarce lepiej, żeby było chłodno. Drzwi wejściowe też będą wymieniane na tej samej szerokości, dwuskrzydłowe. No i wszystkie podłogi, łazienkę robię tutaj też już kupę lat temu. Łazienka też musi być cała wywalona, żeby zrobić to wszystko na nowo. Oczywiście tak, żeby było dostosowane też dla osób starszych. No to wszystko chyba będzie na dzisiaj. Także będę Was informował w najbliższych odcinkach o jakichkolwiek zmianach, o planach. No i będziecie mogli sobie śledzić. Zapraszam do subskrybowania kanału, żeby dowiedzieć się więcej co i jak. I do naciśnięcia dzwoneczka będziecie dostawać informacje o dodaniu nowego filmu. Myślę, że w ciągu miesiąca uda mi się to wyremontować. Zobaczymy jak to wyjdzie z czasem i finansowo. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa.